Witajcie moi mili, to ja Unkel Jork. Dzisiaj z Markiem zaś. Nie wiem co. Witam. Nie wiem co będziemy robić. Ale coś tam trzeba będzie. Jak widać, drugi dzień wczesnej wiosny. Ja w międzyczasie próbował nagrać odcinek w samotności, ale trzy próby i za żadnym razem nie wyszło. To no, w międzyczasie powie co i jak. Wiesz co, Marek, no tak Zaborcka nie ma roboty, by trzeba było skoczyć do Privatsägewerk. Tam No. stoi 800 z Turym i trzeba by było we browarni cofnąć palety, tam palety cofnąć, tam te cztery zakłady. Przekopnąć, ja pojadę najwyżej trakiem do mleczarni, bo tam mam 300 litrów, 300 litrów, 30 ton mleka do wywiezienia. To tak przy zwierzątkach pooglądać, takie roboty w sumie na luzie. Dobra. Ci, co umie onaczą, to widzą, że mam kupa kasy. Milion przekroczuni. 1,085 000. Z tym, że Marek o tym jeszcze nie wie, wie też o tym nie wiecie, ale w planie jest do kupienia pole numer 1. Ja tam zrobił usługa z zasiewu. Tam jest bodajże owiec zasiany. Więc na naszych polach tego nie będziemy siać. Siewu nie idzie robić, bo jest na niebiesko temperatura. To się zresztą Marek może też sprawdzić, naciskając Alt i S. To mu się powinna tabelka ze sezonem otworzyć. I na biało jest temperatura tylko i wyłącznie przy trawie. No. Obejrzyj w tartaku najpierw, wiele tam jest palet drzewa, bo o ile ja się nie... Jedna. Jedna pełną. No. No o ile ja się nie mylam, to jeszcze jest jakieś zapotrzebowanie na drzewo, no ale to jest i tak do godziny 19 do wykorzystania, więc ja bym musiał to wywieźć przed tym. A najwyżej możesz wziąć zaraz tam na tego Laumertisa. Wciepnąć tam z boku stoi Laumertis koło wiaty. A kajcie mam to piwo niby na bok odłożyć? Tam na drugą stronę pod te baniaki go poprzesuwaj. Dobra. A poprzesuwać czy poprzewozić? No, poprzewozić, poprzesuwać. Jak ci tam wygodni. I ona czyni się stawią dwie palety, jedna koło drugie i zahaczą jedną widłą ta paleta, drugą ta i jada z tym. Na bok. Ja nie wiem, tam chyba nie ma w tej chwili żadnych palet. No nie. Aha. O, a może by my tak zrobili co innego? Co? Jak cofniesz te palety, bo tam raczej więcej nie trzeba. Ja bym potrzebował nasiona nasiona i nawozy. Mam te dwie małe lawety, te przyczepy takie. Obyszło jechać do sklepu i nakłaść na jedna nasion, na drugą nawozu i przywieźć to na ten, bo to trzeba będzie wszystko wozić ze sobą teraz na pola, bo nie styknie w siewniku. No by też trzeba było. Chyba po 12 sztuk z każdego kupić i załadować na jedna laweta to, na jedna to, bo w którymś, ja nie wiem czy w odcinku kto liczył, czy poza odcinkiem, że na zapełnieniu tego wielkiego rozsiewacza, bo nie wiem czy ty wiesz, że już jest wielki rozsiewacz, ten na kółkach. Na wyposażeniu gospodarstwa
To na napełnieniu tego rozsiewacza, tam niby z tych, co są na gospodarce, te dwa punkty, nie? No. Traca, za każdym napełnieniem traca 1,5 palety oryginalnego Big Baga. Także miałby zawsze 1,5 palety oryginalnego Big Baga więcej, a no trzeba będzie chyba zacząć działać na oszczędność, bo przy tym modzie na sezon i tak nie ma aż tak dużo roboty w martwym okresie, więc jest czas na przywiezienie się materiału siewnego i nawozu. I tak poza tym, wracając do myśli początkowej, że próbował 3 razy nagrać i nie udało mi się, to próbował nagrać i powiedzieć, że coś takiego jak kompost może być używany jako nawóz na polu. Mhm. Nie wiedziałeś też na pewno o tym. No niby nie, ale nawet wiedząc o tej informacji nie będę tego robił, bo to jest za drogie. Kompost? Panie... No chodzi ci o ten z Kompost Mastera? No. No to on jest... Za darmo. Tam zawozisz przecież ino słoma? No. I paliwo. Ten, i paliwo. Nawet ten kompost, co jest odpad z produkcji paliwa, ten kompost się nadaje na nawożenie, bo to jest to samo. No wiemy, no i ja bym go raczej sprzedał wam, bo nie drogi. Ja ci powiem tak, nawoził rzech pole 2, pole 19, pole 35, 28, 34 i 29. Wszystko nawoził tym kompostem i wyszło mi na to 7000 litrów. Coś koło tego. Czy mało? Właśnie, wychodzi go mało. No i jak będziesz tu na farmie, to se możesz obejrzeć, bo w sumie ją co ją zrobił, pole. Pole numer 19 zrobił na próba. Tam mi wyszło jakieś 1500-1700 litrów. I potem żech tankował do pełna. I jechał ich pole 2, 29, 28, 34, 35. I zostało mi tam jeszcze 20, już nawet nie wiem ile tysięcy. Ale dosyć sporo mi jeszcze zostało. Z 30 bodajże dwóch, tam mi zostało chyba jeszcze 27 tysięcy. Kompost idzie używać nawet 2 razy, bo go można użyć raz przed siewem, czy przed kultywatorem, zamiast obornika. I drugi raz go idzie użyć po tym posiewie, jak jest zasiony na niby jako nawożenie, no nie wychodzi go dużo naprawdę. Ci zaraz powiem, ile mi go zostało z 30 bodajże 2 ton. Jak na razie to ja lekko używam. Nie za bardzo mi się chcą iść po mojej myśli te palety. Zostało mi 26600, czyli zużyłem z 32. Aha. 2 i 3 to jest 5, no powiedzmy 5,5 tony na dosyć jednak obszerną ilość, bo to jest około, tam jest chyba z 7 hektarów na polu numer 2, pole 34, już ani nie pamiętam wiele mało, ale też coś mało chyba koło tego. Powiem ci, że mamy jedna paleta myli. Bo? Podziemia mi się zapadła. To nie jest pierwsza.
U mnie na siebie się jeszcze coś takiego nie zdarzyło. No, wierzę ci, ale ci godzę, to nie jest pierwsza paleta, co jest w menu. Ale Umertis dużo palet potracił. Także... Czekaj. Czekaj, jakie to jest? 7, 2, 4. Ty mam jechać te palety ładować? No... Ale ja nie wiem, czy on ma uny. Też nie wiem. Czy ja mam widły na farmie, zaraz to obejrzę. Jak mi się dostałem do balów. Pewnie ja. A jak nie, to idzie wziąć po prostu unego. Ten, co ja się miał powiedzieć, widlaka idzie wziąć do ładowania. A czego mi tu brakuje? Okruca fuksa. Nie ma wody w piekarni. Obejrzę kalsmy te widły. Do czego? Aha, w tym. Nie wiem, czy nie trzeba dokupić. Myślę, w ogóle może jakieś... Zaraz widły do palet, które są... O Boże, nie wiem, czekaj. Czekaj, zaraz... Nie... Bo są troje wideł na pewno, ale one są... Widły... O, przy krówkach są widły do palet jedne. Są jedne przy krówkach? Nie, no, czy to są do... Tura, czy do... Widły do palet. Jakieś mi się zaznaczyły, nie wiankaj. To są widły do palet. Ale te są do manitutki. Widły do palet to są tamte. Z 800. Widły do... Palet to są w mile. Aha, to te będą w tym, czyli tu na farmie nie ma widłów do palet, do traktora chyba. A to jest jedna karna manitką. O, do manitki idzie zapiąć przy tej lawety. Wiem. To czekaj, no ja by ci musiał nakupić tych palet, nie? No. Palety, dobra, worki nasion. Lekko mnie przycinał. No bo kupuję. No. Albo poczekaj na chwilę. Nie, bo wiesz, nagle, że jechał 190 fędem. Aha, nie przejedź mnie. Właśnie się staram. Aha, ani to bez obciążnika też się dał rady. Brak wolnego miejsca na zakupione przedmioty. Okej, dobra. Trochę tamtego nakupił. Będziesz widział na... Ta... Kajstie. W manitutce. No. To może sam przyjechać, ja sobie idę już podepnąć drugą beczkę, bo to ja muszę już zawieźć do tej piekarni za 60 tysięcy najlepiej. Czyli pojada pełnym zestawem. Te lawety tu stoją na przodku pod wiatą. Wiem. To dobrze, cieszy mnie to.
To. Jedzie, jedzie, nie dojedzie. Będziesz widział, wylać się tam u dołu. Powinno wyjść. Nie wiem, 8 chyba nie wsadzisz palet, bo normalnych palet wsadzą 6. Na jeden poziom. Utargosz, utargosz. Jakbyś miał problem z pełnymi, to pod najwyżej przyjada jakimś traktorem po nie. A ja muszę lecieć po woda, bo mi piekarnia nie pracuje. No i to tak widzisz, mod season, martwy dzień, bo nie idzie nic zrobić w polu. Ale w wypadku tej mapy jest robota w zakładach. Także przed nagraniem wyglądało mi na to, że nie będzie co robić, a jednak... No ja już widzę, że z pustymi już mał lekkie problemy, już się nie umie tak dobrze rozpędzić, a z pełnymi ja nie wiem, jak się rusza. No to się przyjedzie traktorem po nie. No. No tam byle je teraz pusty zawieziesz i potem przyjedziesz samą manitką nazad. Jak poładujesz, chyba że jo tam w międzyczasie jeszcze czymś dojada. No ale to by... Aha, no ja, no ja bym umiał dojechać najwyżej 700 kompotyn i widły dokupić jedne, bo to tanie jest koszt wielki. No to bym musiał zaraz odważnik zostawić na farmie, żeby potem to przywieźć, te przyczepy, tą 700 przytargać. Ale najpierw muszę jechać woda załatwić do piekarni, bo chleb stoi, nie piecze się. O Boże! Co? Te palety są porozrzucane po całym sklepie. Ja? No. Napisało mi, że już nie ma miejsca. No. Ja się nie dziwię. A ich tam jest na pewno moc, co? Ja nawet nie wiem, prawda? 5, 6, 7, 8, 9... 9... Coś ci chyba mikrofon wysiadł. Ej, brakło ci chyba onego internetu, albo w ogóle brakło. Connection lost. Jakieś problemy techniczne mamy z Markiem. I Ojda sprawdzi, co się dzieje. I będziemy dalej. Jesteś? Ja jestem. Connected. A to co się stało? Nastąpiła utrata połączenia z grą. No właśnie, bo mi cię wywaliło mi cię. No. No. Nie wiem, na graniach jeszcze nie zatrzymał. No to jak się chcesz, albo to zostawi, znaczysz tak. Będzie cały czas lecieć łącznie z... na nowo z dojściem. Aha, bo to no. Was... Właśnie, on hasło pokazał. No to hasło się zmieni. No dobra. Oni nim ty znaczy jak to będzie opublikowane, to już i tak nie będziemy grać, więc hasło się zmieni i będzie. To nie ma problemu. Dobra, to zrobiłem. Nie wiem, cóż się stało. No to ja też nie wiem. Co się stało, no ale... się stało.
Ja jestem no ciekawy, wiesz, bo naczyli, że ile dwa dni, czy na trzeci dzień znikał trawa. Wszyscy straszą, no nie wiem, czy to jest no ta trawa, co jest zasieczoną i skulaną na łące, czy nawet i ta zbalowaną. Ty już tego nie wiesz, nie? Nie. No, ja to przetestuję. Bo tam jest pod wiatą, są bale i słomy i siana. I nawet jakże ostatnio zbierał siano, to dwa bale zostały mi na łące, więc będziemy widzieć, jak to będzie wyglądać. Mhm. Czy to się straci, czy nie. No tam są koło młyna, są za młynem w sumie są dwa bale. O kiedyś, jak tam jechał z dwójki, to je tam widział, że jakże ich zbierał, to ich nie pozbierał. Dobra, teraz lecimy pełną parą do piekarni. A mamy ciężko. Wylejemy wodę, zajedziemy na farma i jedziemy Markowi pomóc ładować big bagi. No tu przypuszczę, że w Compost Masterze też coś jest nie tak, bo stoi. No i to są takie... Ale kompostu mam, o ja ciebie, tysiące. Jeżdżeś jeszcze? Ja. Bo myślę, że zajście nie ma. Ale jakżeś jest, to dobrze. Dobra, tu się ta kamerka zewnętrzną weźmiemy i jedziemy pod zbiorniki wody. Aha, jest na i rozładuj, dobra. Z którego jest rozładunek? Aha, z pierwszej beczki. Szkoda, że tu nie ma animacji podłączenia szlauka, no ale... Trudno. No tu się nie zawrócę, to będę musiał cofnąć, dobra. Mi piekarnia zaś ruszy. Ja wiedzę. To... Sorki, w międzyczasie obejrzę, jaka jest cena... tu 1255. Możecie podwójnie dwie ten dwa piętra załadować. No jak ci się udał? Mhm. Jo, i tak do tej 700 potrzebuję widły, bo to 700 będzie musiała z tymi onymi chodzić. Z tymi lawetami, żeby potem sypać do siewników.
1255 i niby nie rośnie, ale to nie jest najwyższa cena. Kurde, a mam tu tego dosyć dużo palet. No ale... No możesz cofać, kręcić, a nie wysiadać z auta. Unkel. Co to robisz? Dobra. No. Drzewa takie łysawy zaczynają zielenieć dopiero, nie? Sumrzek jest ciekawy, jak to będzie wiosna. Chciałby przynajmniej nać się zima do... Do następnej wiosny tutaj, żeby mi ten cały ten przeleciał, więc został miesiąc czasu na to, żeby doprowadzić do następnych wiosennych zasiewów. Postaram, żeby mi się to udało. Chociaż nie wiem, czy się udało. Pożyjemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. A jak będzie zima, no jeszcze by czekać jakiś pług znejść do odśnieżania. Wiem, czy że jak na razie mi się pięknie ładuje. Ja? No. To dobrze. No postaraj się nie pomieszać nawozu z nasieniem. Wiem. Raczej, żeby na jednym było to, na jednym to, wiesz? Ja już wody nalał, jadę na plac, to ci tam przyjadam pomóc. Będziemy ładować, najwyżej ty będziesz jedno i ja będę drugie ładował. A w sumie byś jeszcze parę zmieścił, bo ja 4 biera. 8 na jedno piętro. 8 na jedno piętro? No ale już nie, no. Było, już nie było miejsca na zakupy, więc musi być najpierw poładowany. I tak, wydaje mi się, że jest jedna nawozu za dużo. Mówisz? No, jest jedna nawozu więcej. No bo ja to tak popstrykał i w końcu nie wiem, i tak wielak napstrykał czego. Na nasion masz dobrze 12. Jak my początkowo planowali, a na nawozów masz 13. No, nie szkodzi. Aha, to znaczy, że nasiona już może jedna raja położona, ja? Nie do końca. Mhm. Muszę iść położono. Teraz ja mam z ostatnią dwójką. A to bierzesz po dwie na raz? Znaczy, pierwsze cztery, że chcę zapakował tam, a teraz dużo szybciej to idzie na te dwie. No, na pewno, bo to dwie na raz to szybciej i łatwiej idzie. Znaczy łatwiej, może nie łatwiej, ale szybciej to fakt. Aha, ja się mogę tak obracać w kabinie, czy już dobrze stoję. Tak. KS700 tam jest. Aha, ja ostatnio tłumaczył co do Uny. Postaram się pod tym odcinkiem wstawić. Bo my się tam pytali o Una. To się postaram
pod tym odcinkiem wstawić co? No ten link, skąd pobrać Una. Tam są do pobrania, są oczywiście dwa foldery, jeden jest folder. Jeden folder to jest mapa, drugi folder to są mody potrzebne do mapy. I moja propozycja jest po prostu pierwsze uruchomienie Unny robić tylko i wyłącznie na podstawowych modach. Czyli mapa plus te mody, które są przypisane do mapie i potem się dobierać mody. Bo są mody, które kolidują z tą mapą i może się ktoś potem pluć, że wybijał mu do Windowsa i to jest pieprzone. Nie jest to spieprzone. Zresztą Marek to może potwierdzić, bo tyś już to ma. No, spieprzone to nie jest, no trzeba dobrać odpowiednie mody do tego. O, już też to widzę, jako to mniej więcej wygląda. Na trzy rzędy się to poustawiało. No. Dobra, ja sobie muszę ładowacze. Nie lanca balotowa, widły do bale, kolor główny. Dobra, nie pytań, nic zmienią. Teraz się muszę poszukać, kaj one stoją. Tu. No. Dobra, ty robi. To po jednym pasie zapnij. Na razie, żeby ci to nie spadło, jakbyś zakłał do drugą warstwę. A co, ci porobisz nawozy? To ja bym dał nawozy, żeby się to nie mieszało. Zacznę od nawozów. Świntuchu. Co by będziesz jeszcze Putin dokupował, czy ładować na środek? No, mogę dokupić, bo na nasion trzeba będzie dość moc. Nawozów przypuszczam nie trzeba będzie aż tyle. Ale na nasion trzeba będzie dość moc, więc to się najwyżej dokupi, tak żeby ona była folty dwie warstwy. Miesza mi się to diabelstwo. Mi się paleta przykleiła na super gruzie posmarują. Patrz. Całość ci się odkleiła? Jo. Delikatnie dopchnąć. A, co to tak robisz? No ja, bo ci byś nie dał rady tam wykręcić od płotu.
O po co tam mu przejeżdżać od płotu, jak to u nas tej strony Wierchnioraja, potem będę musiał przejechać od płotu. Ewentualnie ja cię miałże Wierchnioraja, bo ja tam ciężko się zmieścić. Spokojnie, damy radę. Ty możesz to dobrze, że ty się umiesz wysunąć. Nie? Się ramię wysuniesz, wydłużysz. Kurde mole. Jedziesz tak daleko, to powiedz, wiele brakuje nasion, to jeszcze dokupię. Albo już wiesz. No, 4 mi zabraknie, żeby 2 piętra. 4 ci zabraknie, żeby 2 piętra? No. Dobra, to... Już zakupujemy palety. Worki nasion. Kolejna paleta, co mi się przykleja. 2, 3, 4. Czy ta paleta mi się kiedyś odklei? No ja, jak ją dobrze. Aha, te są po 1000. No. Aha, teraz mi się pojawiły tutaj i ja muszę jakoś między nimi wymanewrować. Nie udało mi się. Czekaj. Zajrzeć stupno. Dobra, tego muszę nabrać, bo go... On mi się jakoś tak kiepsko obalił. Będziemy tak wcylnęliśmy się.
teraz trzeba się wstawić. Ups, ups, ups. O, tego jednego wytargą, muszę go nazad popchnąć. No. I muszę objechać. Bo ten tu krzywo trochę stoi. Dobra. Aha. Co aha? Bo mi się paleta przykleiła coś. Aha. Ty się to tak robisz? No. Ja tu realistycznie tak grą, a ty po prostu bierzesz, przesuwasz. To jest żelazna rama na betonie. Łatwiej i szybciej. Kości naliczył czyny, że jedna za moc obej. Trzy za mało są nawozu. No. Żeby były na dwie raje. O, jasny. Jedna mi już zleciała, zaraz mi drugą zleci, co? Potnić to ma jeszcze w chałupie zładować. Nie, zostawimy to na tych lawetach. A, i będziemy se jeździć. To se do onego, na pole se to będzie wozić, no. To ta 700 zostanie w tym zapnytą i... Tą 700 się będzie z tym jeździć na pole. Siedemsetka będzie to wozić na pole. Zawsze, bo nie styknie ci się wnik na całe pole. Tym bardziej, że ja chcę się wnik zmienić. Na jaki? Na ten 12-metrowy. Mm. Bo wiesz, ja wykorzystuję te ścieżki technologiczne i tym 12-metrowym umia od wewnątrz jechać. Bo ma znaczniki, a ten 14,5 metra nie ma znaczników. I tu mam utrudnione zadanie, nie mając znaczników, bo muszę cały czas z zewnętrznej kamery jechać, a tak se umiał z wewnętrznej kamery jechać. Fuck. A, właśnie widzę. Już jak ją miał położoną, wyjechałeś i zrobiło hops i bum, wszystko uciekło.
No dobra, ja... Co się stało? Dobra. Ja zabezpieczony pasami. Co? Za swoje miasto Hvertig. No to możesz tam wziąć, bo i tak ja ci godę. Jeszcze muszę trzy nawozu dokupić, żeby też było pełno. A zabezpieczałeś te pasami ręcznie, czy przez L? Ręcznie. No bo te lawety ostatnio miały jakiś problem. Jaki? No, tak jakby się blokowało skręt. Aha! To co my wtedy piwo? Coś przypił Ośka. No to tak wyglądał, że jak się automatycznie sunaczy, to się... Choby Ośka by się przypiło. To nie. A to no... idzie po prostu, jak będzie wszystko naładowane. Idzie po prostu wziąć... Będzie wszystko naładowane, wziąć podepnąć dwa razy L i będzie. No i będzie spięty. Co? No właśnie z Ośką będzie spięty, jak przez L zapinasz. To niby zblokuje. Czekaj, ja muszę dokupić trzy nawozy. Raz, dwa, trzy. Są trzy? Jop. Jak przez L spiną, to mi się wydaje, że je o to zapiną, a jak ręcznie, to nie powinno, więc będę widział, czy mi się będzie blokować, czy nie, jakby tam ciągnął. No, ja może, już co, ja tam podnam, albo w sumie. Co? Ja nic. A coś chciał. A nic. Dodaj coś chciał. A nic już. Bo co, bo ja ci wziąłem dwie z jednej kubki, ja. Nie chodzi o to, już jakbyś na drugą stronę, a to tam lekko byś popchnął i by mogła spać. No, czemu ty tak skoczysz tych cholendro jeden? To by też mogli w jakiejś aktualizacji kurde poprawić, bo to może człowieka do szału doprowadzić. To... Kiewą w C. Dobra, zostaw to tak, zetnij, będzie teraz. Gdzieś też to tak zostawiam. No, zahaczyłeś o moja paleta troszkę na prawo. Dobra, bo ciśniesz. Pchałeś ty następny. Coś się ta prawo paleta ci powiesiła. Teraz co, lewo się powiesiła? Czekaj, stój. Aha, dobra, już spadła.
Dobra, dobra. Trzeba ją pojedynczo ją trzeba założyć. No mi fienda nie przewróć. Ty był taki skręcony dyszel? Właśnie mi. Nie wiem, czy ja, czy ty. No przywalenie. Co ty próbujesz? Ruszyć? Nie. Chcę już zapnął. Ja wiem. Żeś ty mi już zapnął. Dobra, dobra, dobra. Chodzisz na to, że Ares. Bo też nie można lekko chyba ten tren. No bo właśnie któryś pas blokuje. Tak mi się przynajmniej wydaje i jak to tak będzie wyglądać, to... Czekaj. Zapnij pierwszy, a ode... Teraz? Ten, no. Czekaj, a teraz go spróbuję zapiąć. Normalnie niby. Drugą szczepą też. No. Dobra, to jedziemy na... farma i kończymy na dzień dzisiejszy nagrywanie. Widać tam jakaś marka w lusterku? Nie widać. O, teraz wyjechał. Ale jedzie po poboczu, obejrzycie jednym kołem po zielonym. A właśnie, jedziesz jednym kołem po drugim pasie. No przez to cię widział, że jedziesz po zielonym jednym kołem. Ach, nie jechał. W lusterku patrzył, ale przycił za fest. Jest salutki. Ostatnio przeciepa się ściągła. Czekaj, nie, być w traktorze. A, paszport. A czekaj. Postaw mi traktor, bo ja je odpięty. Już nie widzę. Teraz jeden za jedna przyczepa, drugi za drugą. A no, to tu najprędzej postawimy. O, jestem. To jest właśnie jak za szybko wchodzisz przy tak załadowanym w zakręty. Tato my zrobili. No, a to my narobili. Jeszcze się tam jakiś bambaryła mi wkleił w zadek. Nie godą, że zator my zrobili. Aha, godą, że zator my zrobili. No ja, pech. A to znaczy, coś zrobił.
Ciówciąg. Ciówciąg leci? Ja, prawie. Patrz, i on na 35 i on ma jechać 35. Ja też jadę 35. No, i co? I kaj tu jest sprawiedliwość? Dobra, wjadam drugim wjazdem. Ej, to już tak zostawiam zepnyty, bo może jak mi przeskoczy na wiosna, to pójdzie siać, bo trzeba pszenica siać, rzepak. Coś jeszcze zasieja tym 15-metrowym siewnikiem, bo nie wiem, ile tam jeszcze mam nasiona w nim. Na spokojnie, po prostu cię asekurują w razie czego. Ja chyba nie będą potrzebni już. No nie, bo ja już parkuję. Zawieź to tam koło krówek. Czy ja się zmieścił pod wiatę? Jeszcze muszę pociągnąć, dobra. Tak. I tym sposobem mamy 57 minut odcinka. No i tym sposobem mamy koniec, bo trzeba się zbierać i jechać. Tak. Kurt. Tak. Dobra, tyś tam już dojechał do krówek? Na zadek? Ja już prawie. No bo ja tam w twoja strona lecę, żeby cię tak nie zostawić samego na pożegnanie. No. Kiedyś ty ostatnio hamulce sprawdzał w tym monitorze? Nie pamiętam. To by się przydało. Mówisz? No. A lepszych to chyba już nie należy. O, tu zaś mamy pełno? No, 300 tysięcy. Krowy jeść nie mają co. No wszystko. Cały trawy nie mają. Chlip, chlip. Jak nie mają? Wszystko mają. Krowy mają fol. Na pastwisku. Ach, na pastwisku, ale we Unii, w korycie mają. I nie wiem, czyś nasieni tyś tego nie zauważył, ale ja zauważył, że przy krowach nie ma rozmnażania. Jak jest na season mod. Szybkość mnożenia i następne zwierzę to jest wszystko wyzerowane. No? No, czyli mi nie przybydzie krowów. Krowy sobie będę musiał dokupić. No? No ja, dobra. 57 minuta. Robimy na dzisiaj rząd i znikamy stąd. Dzięki za oglądanie, dzięki Markowi za pomoc. No. I trzymajcie się do następnego. Pa. Dobra.